No dobrze, czas na podsumowanie. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze słychać, bo mam mikrofon tutaj tak pod brodą, można powiedzieć. No to więc tak, jak widać, ładujemy się, jest 60%, pozostały czas ładowania godzina 30, no, do 80%, bo raczej nie będziemy nigdzie dalej na razie jeździć, będziemy sobie tu lokalnie. Natomiast jak to wygląda? No to jesteśmy sobie, tu są ładowarki hotelowe, tu jest taki Y z Austrii, który też się tutaj ładuje. Ja pokażę, jak to wygląda u nas. Oczywiście tutaj jest, że trwa ładowanie. Kabelek jest tutaj podpięty, nie nasz, do ładowarki ABB, takiego, można powiedzieć, wallboxa. I teraz tak, nie musiałem na razie dodatkowo, o pająk, przy okazji na mnie pewnie sobie chodzi, dobra, więc nie musiałem na razie sobie płacić za to, nie znaczy, że nie jest płatne, ale to dam znać, bo jeszcze nie wiem, w razie hotel na razie mnie nie, tutaj nie, no, nie kazał za to płacić na razie za to ładowanie. Tak jakby to było w cenie parkingu. Parking na 7 dni kosztuje tu jakieś 8 euro z centami, tak, eurocentami, więc nie tak dużo, zdecydowanie nie tak dużo jak w Wiedniu. No, ale chciałem zrobić podsumowanie trasy, więc idziemy teraz pokazać, chcę Wam tylko pokazać, w jakim fajnym miejscu jest ładowarka, bo ładowarka jest przy hotelu oczywiście, to jest wejście do hotelu, a zaraz dalej, już za chwilę, czy już za momencik dojdziemy nad morze. To jest dosłownie chwilka stąd. No, więc tutaj jest taki hotelowy tutaj właśnie placyk. Jest to oświetlone, więc możemy sobie tutaj, myślę, że spokojnie pójść. U mnie stracił, bo jest za małe oświetlenie. Może jednak pójdę tam, gdzie są lampy. Dobra. Więc tak. Podsumowanie trasy będzie następujące, że po prostu się podzielę z Wami pewnymi obserwacjami, które po trasie mam. Patrzcie. Już jesteśmy nad morzem. Ładowarka jest w super miejscu. Już jesteśmy nad chorwackim morzem. Dobrze. Na takim deptaku, tak jak mówię, jest tutaj przy hotelu. W każdym razie. Dobra, więc wrażenia z tej trasy. Po pierwsze, dojechaliśmy. Dojechaliśmy elektrykiem z Polski do Chorwacji. Jak widać, jest to trasa, którą jak najbardziej da się zrobić. Nie musieliśmy wzywać lawety. Nie zabrakło nam prądu. Mieliśmy się gdzie ładować. Co więcej, nawet nie było kolejek na ładowarkach, więc taka ciekawostka. Druga rzecz z takich obserwacji to, że tak naprawdę porównując to, jak ta trasa przebiegła z tym, co nam zaplanował EBT Route Planner, tak naprawdę mieliśmy praktycznie zawsze zapas energii. Nie było tak, że dojeżdżaliśmy dokładnie w tych procentach, w których nam ten ABT Route Planner prognozował. Co jest ciekawe, nie wiem, czy to dlatego, że zacząłem sobie ten planować wcześniej jeszcze, kiedy były zużycia zimowe, czy dlatego, że ABT Route Planner jest po prostu tak pesymistyczny i daje tyle zapasu zawsze, właśnie po to, żeby
żeby nie zabrakło prądu. Natomiast jest to rzecz, którą trzeba mieć na względzie, bo wiadomo, z im mniejszym procentem baterii dojedzie się na ładowarkę, jeżeli ma się zaplanowane ładowanie, tym lepsze parametry ładowania się dostanie. Więc to tylko tyle. A tak poza tym to bez żadnego problemu. Co jeszcze? Taka refleksja, że bardzo mi się podoba taki styl podróżowania. Tak naprawdę, bez tego, że samochód elektryczny nas tak zmusił do postoju na ładowanie, nie zatrzymalibyśmy się w Czechach przy Ołomuńcu i nie kupilibyśmy tam jakiś przekąsek czeskich. Zatrzymalibyśmy się może gdzieś w hotelu w połowie drogi, bo to nadal nie wydaje mi się, żebym ja był w stanie na jeden raz po prostu taką trasę zrobić sam, bez drugiego kierowcy, więc prawdopodobnie byłoby z noclegiem po drodze. No i później byśmy nie zjedli pysznego obiadku w Słowenii. Albo byśmy to wszystko i tak zrobili. To albo jedno, albo drugie. Ale gdybyśmy nie mieli tych postojów wymuszonych i rzeczywiście nie stawali w ogóle, tylko może na ten nocleg pomiędzy, no to te dwie rzeczy by się nie wydarzyły. A mimo wszystko, no to jest taki wyjazd rodzinny, to są takie wręcz, można powiedzieć, wakacje majówkowe. Biorąc pod uwagę taki kontekst, to nawet fajniej, bo tak naprawdę w każdym kraju, żadnego kraju żeśmy nie zaliczyli przelotem, to w każdym kraju żeśmy się zatrzymali i coś tam zrobili. Więc to do mnie przemawia, taki styl. Bardzo jest fajny, bardzo mi się to w ogóle podoba, taka koncepcja w ogóle podróżowania. Nawet już odejmując to, że to właśnie samochód elektryczny nam wymusił takie zaplanowanie trasy, żeby właśnie w tych miejscach się zatrzymać. No i właśnie, i teraz jest pytanie. W takim razie po co komu ten duży zasięg? Jeżeli ma się taką wydajność jak właśnie Tesla Model 3 Long Range i jak ma się taką dużą baterię, to ja mówię, najdłuższy kawałek, kiedy przyjechałem dzisiaj, to było z Wiednia do tej ładowarki w Słowenii, no to już było 315 km. A nie zużyłem wcale całej baterii. Więc jeszcze bym trochę przejechał, jakbym się uparł. To raz, a dwa, no to już były 3 godziny jazdy, tak bez przerwy. Po takim czasie, no po prostu zdrowo jest odpocząć. Już pomijając to, że po prostu no trzeba coś zjeść, trzeba się wysiczać, załatwić różne potrzeby. Więc i tak te postoje prędzej czy później są. Myślę, że nie tam z butelką na odchody to czy z wiaderkiem raczej nie jeździ. Więc biorąc to pod uwagę, naprawdę jestem pod bardzo pozytywnym wrażeniem tej trasy. Sam też. Bo się tak mówi, ale jak się tego doświadczy na własnej skórze, to naprawdę otwiera oczy. I jest to coś, co pokazuje, że Tesla jest super autem. W ogóle, no mówię, możecie zobaczyć, już nie widzieliście, bo to pewnie jest na końcu, te zużycia. To było, jeszcze sobie przypomnę,
160 kilka watogodzin na kilometr. To jest bardzo dobre zużycie, w Polsce go nie osiągam. Jakie osiągnąłem? Prawdopodobnie dlatego, że górny limit na autostradach tutaj od Czech i przez wszystkie aż do Słowenii to jest 130 km na godzinę, nie 140. I drobna zmiana o te 10 km na godzinę sprawiła, że to zużycie spadło. Nie wiem jak, tylko jak ukształtowanie terenu, tego nie sprawdzałem. Nie wiem na ile to, że to jest jakieś płasko, czy że z górki, czy że jestem jakoś dużo niżej niż w Polsce. Nie wiem jaki jest profil tej trasy, ale to się, że tak powiem, okaże, no bo będziemy robić prawie tą samą trasę z powrotem, to się okaże jeszcze. No, to takie podsumowanie. Także jest. Tesla dojechała z Krakowa, z Polski do Umagu, do Chorwacji. I to bez żadnych większych problemów. Nie było żadnych przeciwności losu, niedogodności, które bym powiedział. Było pewne rzeczy, które może mogłem lepiej zresearchować, jak na przykład te opłaty w hotelach, no ale to i tak najlepsza opcja naprawdę naładować się w hotelu, a jak się je to odpowiednio ustawi, to nawet aż tak źle nie wychodzi, nawet w tym Wiedniu. A tutaj mówię, na razie zobaczymy jeszcze, czy i ile sobie policzą za prąd. Jeżeli nie liczą za prąd, to jest deal życia tutaj właśnie w Chorwacji, bo po prostu parking jest śmiesznie tani. Czy samo miejsce parkingowe, jeżeli w cenie parkingu jest włączony prąd na ładowarce. No dziwne by było, bo w sumie dlaczego mam mieć prąd za darmo, no ale może sobie to w innych opłatach odkuwają niejako, w sensie jako hotel. Dobra, kończę to przedługie podsumowanie. Nie wiem, czy coś wytnę, czy zostawię całe, pewnie będzie trochę pocięte. Chociaż ja mówię, że wytnę, później nie wycinam. No cóż. I co? No i my z rodziną będziemy tutaj się majówkować. A my się zobaczymy na podsumowaniu i na relacji. Nie podsumowaniu, na relacji z trasy powrotnej. Prawdopodobnie tylko tyle. Chyba, że będzie coś, co uznam, że warto wrzucić. To by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć. Jeszcze wam pokażę tylko. O. Bluza FV klubu. I tutaj na tle. Nie wiem, czy będzie widać. Może. Cześć.